Pakuj się, Bronek, ściągaj koronę, znajdź nową pracę i kredyt weź. Pakuj się, Bronek, jowy zmielone, dziś nie tak łatwo posklejać jest. Pan Ryszard Makowski przechodził przypadkowo z tegarzami z gitarą. Bardzo się cieszę, uprzejmie dziękuję, że pan jest z nami. Kłaniam ja też się bardzo dobry. Cieszę, że mogę w gościnnym studiu u państwa. Pisarz, publicysta, satyryk, tancerz zawsze, tak? No, na Lambalone kiedyś tańczyłem. A no tak, przepraszam. Także nie, ja mam bardzo bogate dossier. I ja chciałem zacząć poważnie od mianowicie następującej sprawy. Taki fresk najpierw zrobię, dobrze? Żebyśmy wiedzieli, proszę o czym bardzo rozmawiamy. Są wybory. I w tych wyborach znowu jest tak, że po pierwsze oni straszą PiS-em, czyli ten legendarny Macierewicz w skórzanym płaszczu, który będzie urzędował na Szucha, Olejnik ogolona na łyso i że całą wyborczą i TVN wywiozą na Dworzec Gdański i tak dalej. Okropny, ale to całkiem, potworny Kaczyński, to całkiem, który stoi za Dudą, wychodzi. To całkiem i tak dobra dalej. Wizja, to co pan tutaj mówi. To jest raz. No i druga metoda, która też już jest znana przecież, że a nasz Bronisław jest pokazywany wśród tak zwanych celebrytów. Na przykład... Ale dobrze, że pan tu redaktor użył tak zwanych. No tak zwanych, tak. Celebrytów, na przykład Kuba Wojewódzki, Karolak niejaki, aktor też popiera bardzo, Agnieszka Holland i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o co? Żeby pokazać, że tego naszego to popierają ci fajni celebryci. Ale jacy fajni? Jak... Zaraz, panie się wydają fajni? Ja mówię teraz o sposobie, o tym, jaka jest ta manipulacja i na czym ona polega. Na czym ma polegać ten przekaz. Ci fajni celebryci popierają tego naszego. Jak wy chcecie być fajni, to wy też go poprzyjcie. Nie, ale to się, według mnie to ta narracja się już zużyła. No jest właśnie, jest już taka zeszmacona. Taka po prostu taka, no już... Nie dla uczciwego i normalnego człowieka. Jeżeli ktoś się jeszcze na to nabiera, to powinien bardzo poważnie i długo stanąć przed lustrem i popatrzeć na siebie. Tu jest taka sytuacja, no mieliśmy wczoraj popis pana Karolaka u pana redaktora Lisa. To po prostu hiena wszechczasów zagwarantowana dla obu, bo nikt chyba nie przebije. Kiedyś były jakieś takie, tam, że pan Gębarowski tam rozmawiał z panem Krzaklewskim, ostatnio pani Tadla też świetnie wypadła rozmawiając z panem Andrzejem Dudą. Natomiast no to, co wczoraj zrobili ci dwaj panowie, znaczy tu panowie, to chyba się nie powinno używać takiego słowa w stosunku do takich no po prostu wyjątkowo nędznych kreaturek, no to chyba czegoś takiego to nie było i myślę, że wspiąć się na taki poziom łajzostwa będzie trudno. Ja nawet napisałem na Twitterze, no bo na Twitterze oczywiście trzeba istnieć, że po tym, co pokazał Karolak, to te łajzy aktorskie ze stanu wojennego to się jawią jako fajni i sympatyczni, no, bo ja już mam swoje lata, zresztą to widać, ciężko ukryć, no i pamiętam ten bojkot wtedy aktorów bardzo udany w stanie wojennym, którzy się jednak sprzeciwiali, no i było paru tam, już nie będę na tych wymieniał, bo to też szkoda sobie strzępić języka na te nazwiska, którzy gdzieś tam łazili i tej władzy robili dobrze, no ale to, co zrobił wczoraj niejaki Karolak, bo już ten pan to też tak, nie będę już tam, staram się być grzeczny zawsze, ale też są pewne granice grzeczności, no to po prostu ja nie wiem, że ci ludzie nie mają jakiegoś kompletnego rozumu, oni się zamknęli w jakiejś enklawie. A to jest kwestia rozumu, rozumu nie mają, bo to nie mają rozumu. Nieświadomie, tak? Nie. Nie, oni nie mają rozumu, bo przecież chyba widzą, co się dzieje. Komorowski, jeżeli wygra, przepraszam, że to już nie używam słowa prezydent, ale po tym, co pokazał, to ja takiego prezydenta na pewno nie chcę mieć i do niego słowo prezydent w ogóle nie pasuje. Ja zresztą nawet uważam, że to, że nie powinien być prezydentem, to świadczy przede wszystkim o tym, że nie powinien być prezydentem, świadczy to, że on nie widzi, że nie powinien być prezydentem. No. Bo chyba normalny człowiek jakby zrobił takie rzeczy, jak on... Nie, żona na niego patrzy rano, jak wstaje i mówi, nie, no Bronek. No. Pasujesz. Oczywiście. Tak? No tak, no ale tak, no, tak jak mówię, ale to jest ta enklawa. Oni się w tej enklawie zamknęli, mają tam swoją hierarchię, a poza tym mi się wydaje, że wszystko można. No. I ludzie chyba, którzy to oglądają, nawet jeżeli popierają
Komorowskiego, powiedzmy to tak oczywiście w skrócie, to chyba też się nie zgadzają na taką formę dziennikarstwa. No chyba nie chcą być raczeni takim byle czym. Panie Ryszardzie, chyba, że chcą. No to... Ja przepraszam najmocniej. Ja panu coś powiem całkiem serio i proszę wybaczyć, że to zrobię poważnie. No satyryk i tak dalej, ale rozmawiajmy. Sprawa jest taka, ale że... Ale ja mówiłem serio, ja nie jestem żaden satyryk w pewnych momentach. Czasem jestem publicystą. Ja nie chciał, żeby ludzie to potraktowali, że my sobie tu jakieś żarty robimy i tak dalej. Ale ja nie żartuję. To było tak obrzydliwe i tak podłe, że tego faceta, mam na myśli Lisa, nie powinno być dzisiaj już w ogóle w telewizji publicznej. I zastanawiam się, mam w nosie Karolaka, tak? Bo tutaj to powinien zadziałać po prostu odruch, normalny ludzki odruch. Wymiot. Społeczeństwa tak zwanego. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy ta odpowiedzialność nie powinna być rozszerzona, bo ja nie wierzę w to, żeby to było tak, żeby to się tak odbyło, jak to jest nam przedstawiane. Było to zrobione z premedytacją, ponieważ ci ludzie znają się na różnych socjotechnikach, wiedzą o tym, że to, co powiedzą dziś, to zostanie. Wszelkie dementi, wszelkie później, to będą już dla morskiego grona. Bo też pan nic nie wyjdzie teraz w dzienniku i nie będzie tego wszystkiego dementował. A jak będzie to dementował, to będzie dementował na takiej zasadzie, że jeszcze wyjdzie na bardzo niewinnego gdyby i bardzo... Gdyby tak potraktowano Andrzeja Dudę, jest politykiem, startuje w wyborach. Mimo wszystko nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie się tak traktuje polityków, z opozycji szczególnie. Też bym nie chciał, ale dziewczynę niewinną, absolutnie, niespełna 20-letnią, która... Brak słów, po prostu dosyć tego. Ale to była ewidentna podłość, tak jak to pan redaktor tutaj raczył ująć w skrócie dosyć takim trafiającym w samo sedno. Ale tłumaczenia się Lisa, że on nie wiedział, że występowali, skąd to jest prawdziwe, no to jak jest takim durniem, to niech przestanie być w tym Axel Springerze naczelnym gazety, niech przestanie prowadzić program, bo jakbym chciał, żeby program prowadził jakiś człowiek, kto ma trochę oleju w głowie, a nie jakiś dureń, który nie potrafi rozróżnić fałszywego konta od prawdziwego. No. Czy im się uda przekonać te durne lemingi do tego, że no wiecie... Już ukaraliśmy pana Bronisława w pierwszej turze, a teraz trzeba pójść i zagłosować na niego, no bo przecież i tutaj znowu to straszenie PiS-em. Ale myślę, że tu jest tak, to nie jest kwestia tej debaty, bo debata, no tam każdy oczywiście będzie krzyczał, że jego kandydat wygrał, żeby było mu z tym łatwiej, ale przecież za panem Komorowskim stoi 5 lat czegoś, co próbował robić i nazywał to prezydenturą, prawda? Przecież stoi w USI. No i za panem Komorowskim cały jego życiorys stoi, z którego jest bardzo dumny. Ja się dziwię na przykład, że pan Andrzej Duda nie rozpoczął tej debaty w niedzielę od wręczenia książki Wojciecha Słomińskiego z dedykacją specjalną od autora. I myślę, że to tę debatę by ustawiło. Trochę, znaczy mam szacunek do pana... Duda chce być kulturalny. Duda chce być... No ale niestety z chamstwem nie zawsze da się kulturalnie. No. I tu jest taka sprawa, że ja też uważam, że rozumiem, że PiS się boi tego właśnie, że oni na to tylko czekają, że pokażą, jacy to oni są radykalni, jak tutaj radykalni. No ale niestety, no, pewne chwyty socjotechniczne trzeba robić i nie ma się co przed nimi wzdrygać. Tak ja samo powiedziałem, że on chce być. Nie, on jest kulturalny. Jest kulturalny, ja wiem o tym. I zresztą muszę przyznać, że oczywiście ja jestem troszeczkę może innego charakteru i jakoś inaczej sobie to wyobrażam, co nie znaczy, że lepiej. Po prostu mam jakieś, tak uważam, że niektóre chwyty należy stosować i nie należy wymiękać. Natomiast no, jak rozmawiałem z ludźmi młodymi, którzy oglądali tę debatę, to jednak uważali, że pan Andrzej Duda wypadł dużo lepiej. No. Bo to jest tak, że jak się oglądało na żywo, to się wydawało, ja nie wiem, skąd się wzięło to ożywienie u pana Komorowskiego. Może ja powiedziałem, że nawet napisałem też na Twitterze, że przed taką debatą powinna chyba być kontrola antydopingowa. Bo nagle był taki ożywiony, nie wiem, może mu coś tam do kawy dosypali, jak nie patrzył. No więc po prostu to jego ożywienie było nawet troszeczkę jak na niego nienaturalne, prawda? Więc co za tym ożywieniem stało? Nie wiem, nie mogę się tu wypowiadać, ale przed następną debatą sztab pana Andrzeja Dudy powinien zażądać kontroli antydopingowej, według mnie. No i tu jest tak, że pan Andrzej Duda troszeczkę, jak się oglądało tak na żywo, to wydawało się, że jest taki spychany, że tak jak tam pisali zwolennicy pana Komorowskiego na Twitterze, jak pisali, że to profesor zepchnął studenta na bok i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak się ogląda powtórki, to widać różnicę klasy. No. Tu przede wszystkim widać różnicę klasy. Pan Komorowski jest
takim ho, 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 że na polowaniu mógł owszem bawić tam tych różnych kolegów swoimi dykteryjkami, ale jako głowa państwa, no to niestety, tak samo mówię, no debata była dlatego zrobiona na stojąco, żeby nie wlazł na krzesło, no przecież to wszystko jest proste. No. Proszę pana, czy 24 maja, co się stanie 24 maja? Będą wybory. Tak, o czym my zdecydujemy? My zdecydujemy o tym, czy wreszcie kopniemy w ten stolik okrągły, czyli w ten układ okrągłostołowy, czy będziemy w tym układzie okrągłostołowym nadal brnąć. Myślę, że już nawet nie tak długo, bo być może tylko czyli do jesieni. Czyli pan tak trochę jak Kukiz na to patrzy, tak? Tak, akurat Pawła Kukiza bardzo cenię, bardzo, bardzo popieram. Uważam, że to, co on zrobił, to jest tutaj chyba, no, powinien dostać jakąś nagrodę na 25-lecie tego czegoś, co nazywamy trzecią RP, ponieważ bez pieniędzy zupełnie z boku zbudował ruch, tak jak on, robiłem z nim wywiad w sieci ostatnio, zresztą jestem mu bardzo wdzięczny, że w tych trudnych dniach dla niego i w ogóle udzielił tego wywiadu, no i w zabieganych zresztą dniach, poza tym, że to już tam miał jakieś tam rodzinne, bardzo poważne sytuacje, tego wywiadu mi udzielił. On powiedział, że on nie jest wodzem, on jest tym, który niesie sztandar. On unika tego, żeby jest przywódcą. Po prostu on ma sztandar, który jest dla niego świętością, tym sztandarem jest zmiana konstytucji w ten sposób, żeby politycy byli wybierani. Bo to się tak mówi, jowy. Nie każdy rozumie, co to po tym się kryje. Jemu chodzi o to, żeby politycy byli reprezentantami konkretnej grupy żeby ludzi. Żeby ludzie mieli większy wpływ tak, na to, kim tak, są. Nie, poza tym, bo się tak mówi, że i tak PiS i PO. Być może i tak PiS i PO, ale przecież teraz jest tak, że u nas demokracja jest odgórna. To znaczy, jest na przykład, tak jak ja tam znam, no, Żyrardów na przykład. Tam akurat popierałem tego pana, który, Wojciecha Jasińskiego, który został prezydentem. To jest tak, że oni kiedyś byli w PiSie, ale sytuacja wyglądała tak, że oni byli w PiSie, jak przychodzi do wyborów, no to PiS im przysyłał kogoś, kto ma z Radowa startować. I im się to ewidentnie nie podobało. Ja to rozumiem, bo demokracja według mnie polega na tym, że mamy jakąś tam grupę, jakąś ludzi, którzy w danym terenie działają, którzy znają problemy tego terenu i oni spośród siebie wybierają radnych, potem spośród tych radnych wybierają kogoś, kto zostanie posłem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że te JOW-y gdzieś by po prostu zmieniły strukturę. Być może partie by zostały te same, które rządzą, ale struktura byłaby inna. No. Być może nie byliby to tacy ludzie, którzy na skinienie wszystko zrobią, bo to jest też tak, że na przykład, no, mnie się nie chce wierzyć, żeby w Platformie wszyscy byli ludźmi pozbawionymi jakiejś minimalnej porządności. Czy pan zna kogoś, kto ogląda program Kuby Wojewódzkiego? No ja już przestałem dawno to oglądać, kiedyś tam czy to się oglądało. Czy pan kogoś takiego zna? Ja się dzisiaj złapałem na tym, że ja nikogo takiego nie znam. Znaczy, no myślę, że Kuba Wojewódzki ten program ma po to, bo kiedyś tam oddał ogromne usługi, popierając tam, chociaż ci celebryci mają nie, te programy tym, po coś. Jaki myślę, być, że ktoś tam ogląda, ale oglądałem, że do tej pory chyba nie była. Ostatnio myślę, że to nie była. Czy będzie przekładalność tego, że Bronisław Komorowski, tak, będzie? Weźmie udział w tym programie, na przykład. To nawet, czy będzie przekładalność na to, że wyjdzie Dariusz Michalczewski i powie, bokser Dariusz Michalczewski tak, i powie, że... Znaczy to jest tak, że jeśli chodzi o oglądalność tego konkretnego programu Jakuba, bo to tak z tym Kubą, no ale Kuba załóżmy Wojewódzki, no to myślę, że będzie duża, no bo każdy będzie ciekaw, co tam jednak pan prezydent powie i co tam, jak, czy rzeczywiście będzie to jakieś tam podchwytliwe pytania, czy to będzie takie tam miziu, no myślę, że będzie to miziu, no ale więc... Ten konkretny program myślę, że będzie oglądany chociażby przez dziennikarzy, chociażby przez nas, no bo też będziemy ciekawi, co tam się wydarzyło, żeby potem móc ewentualnie komentować. Natomiast no, generalnie program Kuby Wojewódzkiego stracił na jakimś tam znaczeniu przez te wszystkie lata. Jest on dlatego cały czas w ramówce, według mnie, ponieważ jest to jakaś tam wypłata za no i to, że Kuba Wojewódzki we wszystkich jakichś tam tych no, gremiach jurorskich, no to jest po prostu zapłata za postawę polityczną. No to jest oczywiste. No. Czy pan kiedykolwiek pomyślał sobie... Jestem celebrytą? Tak się przeglądając w lustrze? Nie, ja zresztą, wie pan, ja nawet w czasach popularności kabaretu Otto, kiedy naprawdę byłem rozpoznawany na każdej stacji benzynowej i w każdym warzywniaku, nigdy nie miałem takiego poczucia jakiejś, nie miałem takiej potrzeby czucia się jakimś kimś znaczącym, kimś ważnym. Ja miałem zawsze coś do zrobienia. Po prostu tu miałem śmiecie wynieść, tu musiałem zakupy zrobić, tu musiałem piosenkę napisać, tu jechałem na występ. I ja zawsze miałem jakieś konkrety do zrobienia i nigdy nie miałem czasu zastanawiać się nad swoją, no, może nie tak całkiem małą, minimalną osobą, ale po prostu nigdy nie myślałem tymi kategoriami. Nigdy, nawet to jest tak, że
Nawet tak sobie czasem myślę, że w sumie te lata ogromnej popularności, teraz też gdzieś tam mnie czasem ktoś jeszcze pozna, przepłynęły mi tak właśnie jakoś obok. Ja nigdy nie korzystałem z tego, nie chodziłem na jakieś bankiety, nie brylowałem jakoś w towarzystwie z tego powodu, że gdzieś tam byłem 3 razy pokazany w telewizji. Zawsze, no może miałem po prostu jakieś troszkę inne potrzeby życiowe niż patrzcie, jak ja wyglądam, to jestem ja. Teraz to wszystko się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że ukaże się już niedługo książka, pana książka, pana wywiad z Marcinem Wolskim. Ale na okładce jest Marcin Wolski. Tam jestem na skrzydełku, malutki taki tam, z gitarą zresztą też. Znaczy książka, z książki się bardzo cieszę, ponieważ już napisałem już przedtem 2 książki, to były takie od siebie napisane, Miłość czy sport i Miłość czy pieniądze. Takie czytadła, jak ja to nazywam. Natomiast tutaj porwałem się na wywiad Rzeka, czyli wiadomo, będziemy lać wodę razem z Marcinem. I to jest tak, Próba biografii, tak? Wolskiego? No, znaczy to oczywiście książka jest o Marcinie Wolskim, ale to jest nie tylko biografia, bo ja jednak bardziej starałem się postawić na jego poglądy, na jego, na jego ogląd świata, na ocenę tych naszych lat, bo poza tym opowiada bardzo ciekawie o konkretnych sytuacjach. No, kiedyś był przecież celebrytą, bo przecież jak robił Polskie Zoo, to miał wejściówkę do Belwederu, tam w Belwederze spotykał się z prezydentem Wałęsą, z jego załóżnikiem panem Wachowskim. Przyjaźnił się też już trochę w późniejszych latach z Michałem Kamińskim. Także na jednym roku był z Adamem Michnikiem, z profesorem obecnym Nałęczem, z Antonim Macierewiczem. Także ma do powiedzenia wiele o różnych osobach. Opowiada też o kulisach powstania 60-tki, o tym, jak ta 60-tka działała. Myślę, że książka jest naprawdę dosyć interesująca. My tu nie mamy w studiu tej książki, ale ona, proszę mi wierzyć, naprawdę już jest czy będzie? Ona już jest, ale ja nawet nie mam ani jednego egzemplarza w samochodzie, bo wszystkie zeszły, że tak powiem. Natomiast, a jest robiony dodruk, bo ta pierwsza transza już rozeszła się do, nie mówię, że się cała sprzedała, ale rozeszła się do księgi. Ja miałem książkę w ręku, bo mi Marcin Wolski dał potrzymać, od razu zabrał. A, no to tak. Jakbym go widział. W Klubie Księgarza na Starym Mieście coś ma być. Tak, w Klubie Księgarza taka oficjalna premiera ma być w czwartek. Czwartek to będzie 21 maja. Czyli jutro. No tak, to będzie, czyli jutro, to będzie 21 maja o godzinie 18, jeżeli ktoś by chciał się z nami spotkać, zapoznać się pewnie też z tym, jak ta książka powstawała. Ale bardzo sprytnie wybraliście termin, bo to jest, znaczy rozumiem, zaproszenie ma polegać na tym, że szybka prezentacja, bo wszyscy się spieszymy na debatę, tak? No właśnie jakoś tutaj muszę przyznać, że się to troszeczkę jakoś tak zbiegło. Ja nie wiem, 18 być może w Klubie Księgarza na Starym Mieście w Warszawie. Być może będzie trzeba tak zrobić, czy oni tam nie będą mogli udostępnić tej debaty, bo byśmy chętnie razem ze wszystkimi obejrzeli, ale tego nie gwarantuję, tego nie obiecuję. No, wybierając ten termin, to zajmuje się tym wydawca, czyli Fronda, myślę, że jeszcze nie było wiadomo, że akurat wypadnie debata, więc troszeczkę nam... No, nie chcielibyśmy oczywiście umniejszyć tej debaty tym spotkaniem. Mam nadzieję, że nie umniejszymy. No. Na koniec mam serdeczną prośbę od naszych widzów, korzystając z tego, że dzisiaj udało mi się zaprosić pana z gitarą. Czy moglibyśmy usłyszeć ciąg dalszy? Moglibyśmy. To znaczy ja tę piosenkę tak, bo ja przede wszystkim pisuję piosenki do Radia Wnet. Tam udzielam się w Radiu Wnet u Krzyśka Skowrońskiego i różne te piosenki pisuję i czasem jest tak, że jadę do radia, mam jakąś inną i sobie myślę, że może jakąś inną by ułożyć i ułożyłem właśnie taką piosenkę, doszedłem do wniosku, bo to nawet jest tak, że ta piosenka ma tytuł Pakuj się Bronek, zresztą jest na YouTubie, muszę przyznać, że ku mojemu zdziwieniu już ma od piątku 70 tysięcy odsłon, więc to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, to, że stanę przy szafie i uwiecznię się razem z tą piosenką i to będzie gdzieś tam oglądane, pewnie na całym świecie. No i to jest tak, że ułożyłem taką piosenkę Pakuj się Bronek, bo niektórzy mówią, dobrze, jak on wygra i się nie będzie pakować. No, ja myślę, że się będzie pakować, to jest pierwsza sprawa, a poza tym, czy wygra, czy nie wygra, to się powinien pakować. Pakuj się Bronek, ściągaj koronę, znajdź nową pracę i kredyt weź, pakuj się Bronek, jowy zmielone, dziś nie tak łatwo posklejać jest. Pakuj się Bronek, bierz także żonę,
No i na Łęcza koniecznie też. Pakuj się, Bronek, żegnaj się z tronem i z żyrandolem pożegnaj się. Pakuj się, Bronek, służby szkolone już nie pomogą za bardzo ci. Pakuj się, Bronek, gdzie z tym kartonem? Zostaw ten aneks OWSI. Pakuj się, Bronek, wszystko skończone. Lud w Belwederze już nie chce cię. Pakuj się, Bronek, wiesz w którą stronę masz dzisiaj jechać. Bronek, adie! Na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, Bronek, jedź! Na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, Bronek, jedź! Na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, na Mazury macać kury, Bronek, jedź! Na Mazury macać kury, na Mazury macać kury i niech ucho ci pokaże jakiś śledź! Bardzo uprzejmie dziękuję.